Pis, wojna domowa. Jarosław Kaczyński traci panowanie nad partią. Zajmij się pan wreszcie pracą, mówi. Prezydencki minister Marcin Mastalerek do Mariusza Błaszczaka, gdy ten oskarża go o knucie i szykowanie rozłamów partii. Na czele tego rokoszu ma stać Mateusz Morawiecki. Wobec niego oskarżenia kierują coraz licz, liczniejsi e, przedstawiciele e, byłego obozu władzy. Bo zarówno Jacek Kulski pisze swój raport, e, jak i e, Patryk Jaki z Solidarnej Polski mówi o Mateuszu Morawieckim, że wszystko, co podpisywał w Brukseli, to było dziadostwo, i za to on odpowiada. Z kolei na to odpowiada Michał Dworczyk, minister w kancelarii yy, Morawieckiego. Oskarżając Solidarną Polskę, że to układ pasożytniczy. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. O tym, co dzieje się w PiSie, będziemy dzisiaj między innymi opowiadać w wyborach kobiet. Ja nazywam się Aleksandra Pawlicka, a ze mną w studio jest Arleta Zalewska. Kłaniam się nisko i zapraszam szczególnie do części plos, plotki kulisy Newsy, bo tam po analizie awantury i tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, opowiemy o awanturach. Na rządzie, bo tym razem koalicja rządowa nie kłóci się już tylko o kwestie prawa aborcyjnego, ale też o kasę, wpływy i kompetencje. Rozdziela ministrów, premier. I o tym wszystkim dzisiaj w odcinku. A za około pół godziny dołączy do nas Agnieszka Kłopotek, posłanka trzeciej drogi, i raz na zawsze wyjaśnimy awanturę, która wybuchła na posiedzeniu Sejmu, gdy posłanka PiSu. No właśnie, powiedziała pamiętne, skandaliczne słowa o posłance Koalicji Obywatelskiej. To są wybory kobiet. Zaczynamy. Słuchasz podcastu Wybory Kobiet. Zapraszają Aleksandra Pawlicka i Arleta Zalewska. Jest bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o rozbijanie tego układu trzeciej Rzeczpospolitej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o TVN i tak dalej. Ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał? Ktoś za to wszystko odpowiada? Jeżeli będzie kolejny raz Porawiecki premierem, to ja Państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. Pytacie o TVN. No kto zawetował TVN? No kto? No. Bo, bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. Część polityków suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie linie partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego, to znaczy korzystając z listy Prawa i Sprawiedliwości koledzy z suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu. Uderza w wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, tym samym i w prezesa i, i, to, i prezydenta Andrzeja Dudę. W sposób niefortunny nie ma sensu budować swojej popularności na na e, e, atakowaniu innych z własnego obozu. Politycy Zjednoczonej Prawicy wzięli się za łby i się szarpią za e, spodenki, krótkie spodenki. Kaczyński już o wszystkim e, wie, donieśli mu o tym, co się dzieje na Twitterze, no bo on tam nie zagląda. Mamy tutaj te wpisy. Olu, czy oni tak na serio? Tak, oni tak na serio, dlatego że idą wybory, dlatego że trzeba odzyskiwać tyle, ile się da i wyszarpywać, a teflon zaczął się kruszyć, ten teflon, który przez 8 lat był nienaruszalny, zaczął się kruszyć w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i akolici stracili władzę. I myślę, że też to jest próba układania sobie wpływów dzisiaj w tej Partii, która musi przetrwać, opozycyjnej, yy, i próba sił, próba wyszarpywania dla siebie jak najwięcej. Więc yy, tak, chłopcy, bo to głównie chłopcy jednak tutaj występują w, w rolach głównych. Wzięliś w selby. Powiedzmy też, kto między, między kim tutaj walczy. Tak? Z jednej strony mamy suwerenną Polskę, dzisiaj na jej czele stoi Patryk Jaki, yy, w, w momencie, kiedy Zbigniew Ziobro jest w szpitalu i, i walczy jest o chory. zdrowie jest chory. Po drugiej stronie mamy Morawieckiego, który no, gdzieś tam się na tej opozycji przez parę tygodni próbował odkurzyć i odnaleźć. No i wysłał swoich chłopców, kilku ministrów, byłych ministrów na jakiego? No i gdzieś z boku, czy na czele tego wszystkiego teoretycznie jest Jarosław Kaczyński, o którym też będziemy rozmawiać w kontekście komisji Pegazusowej. No i on się temu przygląda i wokół są jego ludzie. Ja słyszałam, że Morawi że ci z Polski winią za tą całą awanturę Morawieckiego, że to on nakręca, że jaki od dawna y, krytykował go za... Za, za Polski Ład, za mm, kwestie do, dogadywania się z Brukselą, czyli że uzależnione No pamiętajmy, że jaki jest, jest człowiekiem KPO. Ziobry, a Ziobro zawsze tak walczył jest. z Morawieckim, i to, była, to był zawsze ten konflikt, który organizował y, scenę polityczną po prawej stronie. No bo tam poza, poza kwestią KPO jest jeszcze Fit for 55, czyli te kwestie klimatyczne, no i kwestia Zielonego Ładu, która jest dzisiaj bardzo głośna, a o te ustalenia y, politycy suwerennej Polski, jaki winią właśnie Morawieckiego. I tylko z litości nie napiszę więcej, tak napisał, jaki w swoim wpisie. Mówię o tym, że politycy suwerennej Polski mówią, że to nakręca, nakręcają ludzie Morawieckiego. Dlaczego teraz? No, Rozumiem, że chodzi o to, żeby. Że jest kampania samorządowa, kogoś będzie trzeba za ten słaby wynik, jeśli taki zostanie osiągnięty, obwinić. Obwinią o te podziały. Politycy Morawieckiego podbijają, tu zaraz poczytamy sobie te wpisy, podbijają to, co gdzieś tam mówi jaki, promują to, co on mówi. Bez tej promocji pewnie. Niewielu osób y, by się zainteresowało, czy wychwyciło tę wypowiedź jakiego, a tak to mamy. No ale zobacz, wojna tak na naprawdę. To, to, ja dlatego powiedziałam, że to jest wojna domowa. Y, natomiast zadziwiające jednak jest to, że wynik ogólny y, Prawa i Sprawiedliwości szeroko rozumianej, zjednoczonej prawicy ciągle no bez, bez go winy, ale z Solidarną Polską jest wciąż sondażowo dobry. Y, wydaje mi się, że to, co dziś. Ten, który dziś najbardziej traci, to jest Jarosław Kaczyński. Bo to on stracił jednak taką postać, która niemalże demoniczną na prawicy. Tak? znaczy, On miał wszystkim rządzić pociągać za wszystkie sznurki, a dzisiaj widzimy, że sznurki się rozbiegły, marionetki tańczą każda jak chce i ten teatr po prostu jest teatrem wielu aktorów. I to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy mamy 100 dni rządów Tuska, i tak jak słyszałam w PiSie, zamiast się koncentrować na rozliczaniu. Tego, co się udało, co nie udało, o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać y, przez te 100 dni. Y, Donaldowi Tuskowi zrobić, no to generalnie uwaga wyborców prawicy koncentruje się na tym, że oni się biorą za uby. No właśnie, y, to, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, dlatego, że wydawało mi się, że to jest bardzo dobry moment te y, 100 dni rządu, Zapisu żeby dobry. tak, żeby po prostu uderzyć w rząd, tak? znaczy wypunktować czego nie zrobił, oni to robią, ale bardzo tak niemrawo. Natomiast rzeczywiście na pierwszy plan wysuwa się ich wzajemne rozliczanie i wzajemne wytykanie sobie różnych rzeczy. No dobrze, No to ja wydrukowałam tutaj te, kilka tych wpisów, chociaż tego jest dużo, dużo więcej. I teraz taki podział na rolę zrobimy. Ja to nasi koledzy ze stanu wyjątkowego takie podziały lubią, więc ja też dzisiaj tu wydrukowałam. No to Ty zaczynasz. Jesteś Waldemar Buda. Jestem Waldemar Buda. Chęć ponownego wyboru do Europalam Europarlamentu kosztem całego obozu. Krótka Spodenki. To teraz ja, czyli Jacek ozdoba. Krótkie spodenki to podpisały kamienie milowe, a potem udawały nie ja. No to teraz Paweł Jabłoński. Trend zaczyna się odwracać. Platforma nabiera wody, kto rzuci im koło ratunkowe. Ależ proszę, cały nabiało chłopczyk w krótkich spodenkach Patryk Jaki z Solidarnej, obecnie suwerennej Polski. Frakcji krzykaczy radykałów, przez którą PiS stracił umiarkowanych wyborców. Za nic nie odpowiada. Na nic nie ma wpływu. Wszystko krytykuje. Reformę sądownictwa zepsuł. Ale co pokrzyczał, to jego. I dalej poucza. Mądrzejszy od premiera, prezydenta i prezesa. No ostro, ostro. Dobra, to teraz ja odpowiem. Na to Sebastian Kaleta. Nie można myśleć o przyszłości bez wyciągania wniosków z przeszłości. Atakujecie Patryka Jakiego, ale pozostając w waszej poetyce krótkich spodenek, znowu krótkie spodenki, kto je zakładał na negocjacje w Unii Europejskiej. Na pewno nie byli to unijni komisarze, którzy po prostu was ograli. Wciągnęli w negocjacje kompromisów, mamili, a w zamian zgadzaliście się na kolejne konkluzje. KPO, warunkowości, kamienie milowe, zielone łady, weźcie w końcu na klatę odpowiedzialność za zaproponowane obozowi strategie i decyzje. Czyli to dziadostwo, o którym mówił e, Jaki. No to jeszcze mam e, po raz kolejny Pawła Jabłońskiego. Jeśli chcesz kontynuować publiczną wojnę domową, twój wybór. Budujecie partyjkę na 7-8%, kosztem PiS i całej prawicy. Powodzenia. Lista zasług i sukcesów Polu e, w reformowaniu sądownictwa, prokuratury w relacjach z UE będzie nam mam nadzieję tematem wewnętrznej dyskusji wpis. PiS. No i tu ja na koniec znowu kaleta, bo tutaj ich wymiana trwała i trwała. My tu fragmenty czytamy, tylko a tego jest dużo, dużo więcej. Warto taką debatę przeprowadzić, tam gdzie nam nie przeszkadzaliście, odnieśliśmy znaczące sukcesy. I tutaj wymienia KRS, reforma komornicza, rozliczenie afer watowych, reprywatyzacyjnych, lichwiarskich. Możemy też o zielonym ładzie podebatować. Wyborcy Prawicy oczekują przecież podatków od swoich samochodów, które wpisaliście do KPO bez konsultacji z rządem. Znaczy, gdyby zmienić nazwiska, i nie na bywały. przykład dać e, polityków obecnej partii rządzącej, to spokojnie można by właśnie tę dyskusję też prowadzić. I to jest ciekawe, dlatego chciałam, żebyśmy to poczytały, bo tutaj to nie jest e, no to są argumenty merytoryczne. Ci zarzucają tym, że przez to, że oni byli tak radykalni i tak niekonsekwentni, wyciągali trudne tematy, mówię o suwerennej Polsce, no to ci zarzucają to tym, a ci zarzucają bardzo konkretne rzeczy w kontekście kwestii unijnych i tak dalej. I na koniec mam tylko jeszcze Joachima Brudzińskiego, też taki fragment. Moi drodzy młodzi koledzy, rozemocjonowani ostatnio jak pensjonarki i toczący ku uciesze totalnych, w cudzysłowie, i sprzyjających im mediom idiotyczne spory, mam do was serdeczną prośbę. Weźcie wasze rozgrzane głowy pod strumień zimnej wody i uświadomcie sobie, że jeżeli mamy wrócić do władzy i nie gorszyć naszych wyborców, a że gorszą, to tylko wzajemny szacunek i współpraca. Wszystkich środowisk tworzących zjednoczoną prawicę. No bo widać, nie było tak naprawdę rozliczenia po tych przegranych wyborach 15 października. Ale też nie chcą, prezes. Prawda? Prezes wziął to niby na klatę, ale cóż z tego? Znaczy, jeżeli jest utrata, to się mówi, fruktów władzy, jeżeli jest utrata po pierwsze tego, co władza daje, czyli tych wszystkich apanarzy, a po drugie utrata bezkarności, bo widać, że ta maszynka, którą uruchomił Bodnar i ją naprawia po, po psuciu przez Ziobre jednak zaczyna działać i pojawia się strach przed tymi rozliczeniami, no to zaczyna się wskazywanie winnych. I już nie ma teraz opowieści o tusku, który jest Niemcem, nie ma straszenia uchodźcami, jest po prostu tutaj wzajemne rozliczanie i szukanie wskazywanie palcem, kto jest winny. I teraz przechodząc do, do kwestii 100 dni e, rządu i stu konkretów, albo jak e, brzmiało to na konferencji PiSu, 100 kłamstw, i takie przerobione serduszko było połamane. Co ciekawe, na tej konferencji PiSu e, tam też byli ci bardziej od Morawieckiego. Chociaż rozmawiałam dzisiaj e, z jednym posłem PiSu i był zdziwiony, bo Sebastian Kaleta, którego tu cytowałyśmy, był, e, prezentował tą, tą część konkretów dotyczącą prawo, praworządności i go nie wycięli, więc. No właśnie, więc został do końca. Puentując, ja uważam, że się przeniesie ta awantura jeszcze po wyborach samorządowych. Bo, bo uważam, że ludzie Morawieckiego będą chcieli wypchnąć jakiego. Moim zdaniem mogą go wypchnąć co najwyżej z okręgu małopolskiego, ale nie z list, bo, no bo jednak to jest bardzo mocne nazwisko i Kaczyński z niego nie zrezygnuje, bo to jest bardzo popularny poseł. Ja zobaczyłam, zaczęła zobaczyłam ma spotkań tylko w najbliższych tygodniach. To są naprawdę dziesiątki spotkań, gdzie przychodzi 300, 400, czasem 500 osób albo i więcej. Więc ja uważam, że Kaczyński z takiej popularności jakiego nie zrezygnuje, bo te głosy będą mu potrzebne. Ale po wyborach europejskich, myśli, że to się jeszcze bardziej rozleje? Znaczy, myślę, że przede wszystkim wynik wyborów samorządowych to będzie, e, pierwsze sprawdzam, i jeżeli on będzie na tyle kiepski, zwłaszcza w tych regionach, w których PiS dotychczas miało wpływy, czyli cała Polska wschodnia, Polska południowa, i tam PiS zrobi zły wynik w wyborach samorządowych, to te kwestie rozliczeniowe znowu wezmą górę. Oczywiście wybory, samorząd wybory europejskie to są trochę inne wybory, one są inaczej liczone, ale też i jest inna stawka w grze. Tam mamy grupa, kampanii, grupa, grupę ludzi, która walczy o no, bardzo prestiżowe finansowo stanowiska, czyli stanowiska mandaty w, w Europarlamencie i y, kiedy tu znowu nastąpi podział, a najprawdopodobniej PiS znowu sporo straci, y, no to dojdzie do tego ostatecznego rozliczenia. Y, jeżeli chodzi o jakiego, tak, prezes będzie go chronił, dlatego, że prezes, jako ta osoba, która... Y, nie ułasabia w sobie, tak mówię o takim psychologicznym rysie, człowieka, który jest gotowy powiedzieć wszystko, kocha takich, którzy są właśnie gotowi powiedzieć wszystko. Dlatego karierę u Kaczyńskiego zrobił Kurski, dlatego karierę zrobiła Pawłowicz. A teraz znaczy, Czarnek. Czarnek. To są ludzie, których prezes w jakiś sposób podziwia. I mówiła mi to osoba, która była swego czasu bardzo blisko ucha prezesa. Okej, okay, no to teraz zajrzymy, co się dzieje po stronie koalicji rządowej. Mają 100 dni, jak powiedziałam, 100 konkretów. Różne portale wyliczały, co się udało, co się nie udało. Ja nie ukrywam, że przeszłam przez te 100 konkretów jeden po drugim. Tych kwestii takich full, które się udały, jest, no tam różnie patrząc, w zależności od realizacji, kilkanaście na 100, no to średnio, średni bilans. Ale trzeba przyznać, że... no zdecydowana większość albo jest w fazie konsultacji, albo się rozpoczęła, albo jakieś projekty już wpłynęły, albo są przygotowywane w rządzie. Yy, tylko czy nie masz wrażenia, że ktoś, kto pisał te 100 konkretów, to albo nie wierzył w wygraną, albo po prostu wpisywał tam wszystko, co się, co się da? Nie, ja myślę, że to była oferta wyborcza. Oferta wyborcza to jest zawsze stawianie wiele poziomów powyżej tego, co potem można zrobić. Poza tym no, nie było wiadomo, jaki jest wynik wyborczy. Owszem, Tusk doprowadził do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak zdobył mniej niż Jarosław Kaczyński, musiał tworzyć koalicję, a więc musiał się układać. To nie jest tak, że koalicja, z którą szedł, czyli on i lewica, stworzyli rząd. Musi się układać z trzecią drogą, musi się układać z prezydentem, którego wciąż ma, więc. To jest oczywiste, okay, że nie jest, jest w stanie tak, zrealizować. Część tych kwestii po prostu nie jest w stanie Tusk zrealizować, no bo albo nie ma na to kasy. Patrz tutaj 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. On sam przyznał. No. Nie wiem, nie mam poczucia, że gdyby rządzili sami to, żeby to się udało zrobić, bo na to po prostu jest potrzebna kupa kasy, której oni nie mają. No ale trzeba licytować więcej zawsze, żeby ugrać mniej. Tylko moje pytanie brzmi, czy oni za to zapłacą, czy zapłaci za to tusk, bo kwotę wolną od podatku wzrost do 60 tysięcy na przykład patrz, kolejna znalazłam wprowadzenie 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych. Kwestie, kwestie niedziel handlowych. Że zniesiemy zakaz. W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, yy, znaczącą liczbę śmigłowców bojowych, dronów itd. No nie da się tego zrobić w 100 dni. Znaczy, o, to były po prostu nierealne yy, propozycje. Tak, ale yy, część. Ale to nie jest też tak, że Tusk nie zrobił niczego z tej listy, tak? Tusk Dlatego jego powiedziałam rząd. tak, że to, jakby ten te proces, część jest proces się zaczął i część jest realizowanych, właśnie jest rozpisywanych. No, nie wiem, chociażby Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje rozwiązania dotyczące skrócenia tygodnia pracy, tak? Ja, moje pytanie, czy chcę zapłacić za to cenę twoim zdaniem, za to, że jednak przyjdzie na nim ołatka gościa, który nie zrealizował obietnic a nie, nie, że nie w studniach, tylko po prostu generalnie i wróci do niego taki znaczy, stara twarz, cuska, który nie dowodzi. To prawda, łatwo jest przełożyć coś takiego. Znaczy ja, opozycja dzisiejsza może łatwo powiedzieć, myśmy obiecali 500+, plus, daliśmy 500+, plus, to obiecałeś 100 konkretów, nie zrealizowała jest z tego połowy. Tak? Znaczy, łatwo jest to zbić i taki, yy, tak sprzedać w taki sposób, ale jednak yy, wydaje mi się, że nie to jest czymś, co może zaszkodzić najbardziej Tuskowi. Tuskowi może zaszkodzić to, że w którymś momencie wyczerpie się cierpliwość. Yy, Wyborców na skuteczność nawet w tym, co mu wychodzi dzisiaj dobrze, czyli na Ciebie przykład uzyskanie? rozliczanie. Mm -hmm. Bo już wydaje się, że jest też jakieś takie zmęczenie, że te komisje śledcze nie pracują jednak. Przynajmniej tak efektywnie, jak były zapowiadane i tak bardzo e, z takimi fajerwerkami e, Wszyscy się spodziewali, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego po prostu będzie jakimś hitem e, serialowym i wszyscy będą siedzieć przy telewizorach, tak, tak jak kiedyś, o tym w kiedyś części, tak. siedzieli przy, przy Rywinie. A tu się okazało w zasadzie dosyć, e, dosyć nudnym spektaklem, który został dziwnie rozegrany. Bo też powiedzmy uczciwie, no tym, co mu się udało i co dowozi, to jest KPO. Tak? I to jest na pewno jego duże osiągnięcie. On na tym gdzieś buduje no, te 100 dni. Pamię Przypomnij tylko, że obiecywał, że następnego dnia po Zasz, wyborach, no to tak. też zajęło. To pokazuje, tak. że to są naprawdę rzeczy takiego kalibru, że nie da się tego tak załatwić jednym pstryknięciem. Dlatego pytam, czy on nie wierzył w wygraną, czy, czy po prostu przeszacował, ale zgadzamy się co do tego, że po prostu była kampania wyborcza i ona ma swoje, mm. swoje tempo i swoje. Myślę, że był świadomym kwestie. negocjatorem z wyborcami w tej wygranej. Pytanie moje do ciebie jeszcze o Tuska jest takie, bo mówisz o tych rozliczeniach. No, on zapowiada wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu Adama Glapińskiego, i to jest taki, i, i kwestia z konkretów, i taki pierwszy konkret, gruby konkret, jeśli chodzi o rozliczenia polityczne poza tak, tymi komisjami i uważam, śledczymi. Ja uważam, że to byłby bardzo poważny krok, który by uwiarygodniał właśnie tę chęć rozliczenia ekipy PiSu. Oby tylko bardziej skuteczny niż papier, który przyniósł Donald Tusk do prezydenta Dudy, mówiąc, że ma listę podsłuchiwanych przez Pegasusa, a dzisiaj komisja nie może się tej listy doprosić i może jej zobaczyć. Konkretach. A to też było w konkretach i tego y, na razie nie ma. A teraz zapraszamy na część newsy, kulisy, plotki. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja. Zanim o tym, co było na rządzie, to ja zacznę od Kaczyńskiego, bo rozmawiałam z politykami PiSu, którzy przygotowywali Kaczyńskiego do tej komisji i ty to trafnie ujęłaś, bo o ile mam poczucie, że Kaczyński i jego otoczenie... Nie zlekceważyli tego posiedzenia komisji, bo widzieli tam i zagrożenia dla siebie, dla PiSu, dla Kaczyńskiego, i szanse polityczne dla siebie. I wiem, że go przygotowywali i merytorycznie, i retorycznie. I trwało to faktycznie podobno kilka dni, łącznie z tym, że jeden z polityków powiedział mi, że. Kaczyń, dbano o to, żeby Kaczyński miał takie poczucie, że musi iść tam z dobrym nastawieniem, że nie, nie może iść agresywny, że nie może dać się wyprowadzić z równowagi. Miał powiedziane, że ma się uśmiechać, że ma dbać o mimikę twarzy, żeby no, nie dać jakiejś takiej wściekłej, wściekłej Którą twarzy. To znamy stawki znamy scenowej. Tak jest, pokazać w kamerach. Dostał informację i taki brief o tym, em, na temat członków komisji poszczególnych, tych, których nie znał. I stąd wnioskuję, że ta cała afera naleśnikowa, która wybuchła z posłem Zębaczyńskim, właśnie um, była, baz bazowała na tym, że Kaczyński po prostu miał informacje o niektórych członkach komisji, wiedział, jak z nimi rozmawiać. Czyli to nie się Trostowską, też zagubiony. Zna To, co bardzo często wyprowadza właśnie Jarosława Kaczyńskiego z równowagi, to to, że on się gdzieś czuje zagubiony. Taki czuje się niepewny. Wtedy po prostu uderza, tak? Czy znaczy, też po stronie komisji było takie przekonanie, że wystarczy wyprowadzić go właśnie z równowagi i wtedy prezes PiS popłynie, będzie go można łapać i trochę tak rozszarpywać publicznie. To, się, to się Właśnie to się nie stało. Ja zapytałam to, dlaczego właściwie wrzeście zaprosili jednego z członków komisji Jarosława Kaczyńskiego na ten pierwszy ogień, skoro można go było przytrzymać, jak coś już komisja miała, zdobyła, żeby próbować go skonfrontować z tą wiedzą. Otóż usłyszałam, że między innymi dlatego, że właśnie komisja w zasadzie nie ma na czym pracować. Nie ma żadnych dokumentów. A wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest tym, który ponosi wyłącznie odpowiedzialność polityczną, więc nie można go pytać o żadne dokumenty i konkrety. Próbowano właśnie go jakby w ten taki tor myślenia wtłoczyć i zmusić do tego, żeby ten. Polityczną odpowiedzialność na siebie wziął. I to była taka myśl, która okazała się. I płonna, i nietrafna. Z A z powodu. drugiej strony wiem, że właśnie Kaczyński miał powiedziane, żeby w tych swoich odpowiedziach wrzucał swoją linię obrony. Czyli że w sumie to on nie wiedział, coś tam słyszał, ale to go nie interesowało, się zajmował innymi rzeczami. Tam było kilka ciekawych rzeczy, moim zdaniem, i też jak rozmawiałam pojusz z politykami PiSu, to oni na to mi zwracali uwagę. Jeśli chodzi o pytania Wiplera. I tam padło jedno pytanie Wiplera dotyczące tego, czy Pegasus kiedykolwiek był, czy widzę, że Pegasus był kiedykolwiek wykorzystywany. Przeciwko szpiegom, dościgania szpiegów, czy białoruskich, czy, czy rosyjskich. I Kaczyński to potwierdził, potwierdził, że taką informację dostał od Kamińskiego. I, i z tej takiej krótkiej rozmowy wtedy między Wiplerem a Kaczyńskim, Kaczyński coś takiego powiedział, trochę parafrazuje: No tutaj pan, to ciekawe, żeś mi pan zapytał, muszę się nad tym zastanowić. To mi dało do myślenia. A chodziło o to, że. Podobno w dokumentach nie ma żadnych takich informacji, żeby Pegasus był wykorzystywany, co by oznaczało, że, Kaczyńskiego, że Kaczyński został okłamany. Więc tam były momenty. Moment był taki też ciekawy, kiedy Kaczyński powiedział, że no, słyszałem, rozmawiałem, że są problemy z finansowaniem Pegasusa i y, czy że miał być kupiony, potem mówił, że, no, że, już, że był kupiony, czyli, tako, czyli wynikać może z tego, że tak jak y, Magdalena Sroka by tu u nas mówiła o tej ty, kwestii ABW, że ABW nie chciało Pegasusa kupić i że gdzieś tam są na to y, kwity, że ABW po prostu tego, y, tego systemu szpiegowskiego nie chciało kupić, bo uznawało, że że on nie powinien być w Polsce wykorzystywany, kupiło go CBA, że, że z tym politycznym problemem wówczas, czy Kamiński, czy Ziobro, ktoś mógł przyjść do, do Kaczyńskiego i mu o tym opowiedzieć. Ja mam tylko poczucie, że. Yy, ta agresja członków komisji też w pewnych momentach i takie naskakiwanie na, na, na tego Kaczyńskiego, trochę tego było za dużo, a za mało było naprawdę takich merytorycznych kwestii y, punktowych, bo, bo ci, którzy dociskali Kaczyńskiego, to faktycznie on miał takie momenty, że on się trochę gubił, już nie wiedział, co, co ma powiedzieć, ale ostatecznie tego po prostu było niewiele. No podobno komisja wyciągnęła z tego wnioski i y, y, ma... Y, Inaczej poprowadzić przesłuchanie w kolejnym tygodniu, czyli przyszłym, kiedy pojawi się pan wiceminister Woś, jako też ten, którego podpis znajduje się na różnych dokumentach, a więc ten, który odpowiada bezpośrednio za um, kupowanie, wykorzystywanie tego programu szpiegowskiego. No na pewno. Czy ta komisja, czy ta sprawa, ona będzie gdzieś wokół pisu krążyła i ona będzie w pis punktowo uderzała? Ja Myślę, że kluczowe I będzie obawia i Kaczyński, jego ludzie. Myślę, że kluczowe będzie ujawnienie tej listy, którą ma minister Bodnar i którą, jak słyszałam, nie ujawnia, tylko dlatego, że tam jest bardzo dużo tych nazwisk i część z tych nazwisk jest po prostu operacyjnie sprawdzana w różnych śledztwach, więc nie można jakby Tutaj ujawnić tego, kto był podsłuchiwany. Tym bardziej, że to są nazwiska mało znaczące, bo często, żeby podsłuchiwać, zakłada się podsłuch nie tej osobie, przeciwko której prowadzi się śledztwo, ale osobom, które się z nią kontaktują, tak zwanym małym rybkom, nie tej głównej, grubej rybie. I ich nazwiska rzeczywiście niewiele by mówiły i zaciemniałyby ten, skalę tego nieprawda nieprawidłowo wykorzystywanego Pegasusa, tak? bo oczywiście można powiedzieć, że od momentu, kiedy on już był legalnie w, jako program operacyjny polskich służb, to mógł być wykorzystywany do śledzenia różnych przestępstw. Więc, więc to trzeba jakby odseparować i sprawa po sprawie, ta lista jest sprawdzana. Ja myślę, że po tym pierwszym przesłuchaniu członkowie komisji no dostali taką sporą lekcję, bo jak też mówił mi jeden z ministrów, no dużo trudniej jest być tym przepytującym, i to Jarosława Kaczyńskiego, a nie być posłem w opozycji, jak oni byli przez lata, i gdzieś tam nawet na jakichś komisjach czy zespołach przesłuchiwać ludzi, którzy potwierdzają twoją tezę, no bo to jest to wyzwanie, mhm. które oni dostali. Jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, tak. No, ale jeszcze... jeśli tam się pojawią na tej liście politycy opozycji, tak jak, jak był Brejza, prawda? Jak, jeśli się pojawią dziennikarze, jeśli się pojawią e, prokuratorzy albo e, sędziowie, no to będzie ewidentnie wiadomo, że to był program, który jest był wykorzystywany do e, śledzenia, a tym samym zwalczania, szukania haków na e, opozycję. Taka, albo na wolne media. Taka ciekawostka jeszcze a propos tego, jaki, z czego się cieszyli posłowie m, Prawa i Sprawiedliwości po tej, po tej komisji, bo mówili, że się bali, że albo właśnie Jarosław Kaczyński zostanie wyprowadzony z równowagi, no albo gdzieś tam będzie no, tam przysypiał, czy gdzieś tam będzie trochę nie kontaktował, będzie gdzieś wybijany z, z uwagi, czy, czy, z, czy z takiej takiego uwa uważności na tym tej, na tej posiedzeniu komisji. No a byli zadowoleni, no bo jednak wyłonił się taki dziarski e, polityk. Znaczy, ja bym powiedziała, lider... że on trochę na takiego dziadka, który budzili, toś też grał. grał, grał jak oczywiście. sobie tam sprawdzał tą, ale, wiem, co ale jest w termosiku ja... i polewał, polewał słynne zdjęcia. Tak, jak ja pytałam właśnie, czy nie mieli takie poczucie, że on trochę był też w pewnych momentach taki arogancki i, i taki, no jak tam niektórzy politycy opozycji mówili, no taki but z niego wyszedł, tam pouczając ich co do wieku, czy do różnych innych kwestii. O to właśnie usłyszałam tego polityka pisu, że lepiej, żeby on wyszedł trochę jak na takiego nawet aroganckiego, czy, czy nawet w pewnych momentach chamskiego polityka niż jakby miał tam właśnie przesypiać. No bo oni też o to walczyli. No przecież jeszcze parę miesięcy temu Kaczyńskiego no, do emery na emeryturę wysyłali polityczną. A tutaj jednak wrócił i wyborcy i jego, bo mówiła oczywiście o tym, że on się pamiętamy kominu... zdjęcia z ław sejmowych, kiedy Kaczyński po prostu przesypia. Bo on się, on się, w, on się w, w tych kwestiach dotyczących takich no, jego tematów, które go obejmowały, czy dotyczyły, on no, występował na takiego dynamicznego, więc komunikując się ze swoimi działaczami czy ze swoimi wyborcami, no to jego wyborcy zobaczyli gościa, który, no, który ciągle jest liderem prawicy i przez parę godzin może siedzieć i, i odpowiadać na pytania który daje radę. polityków daje radę. No dobra, to teraz przechodzimy na posiedzenie rządu. Mam e, dla ciebie i dla Was e, no, bardzo ciekawą historię. E, Zacznę od początku. Posiedzenie rządu dotyczące projektu ustawy o działach, czyli to jest taka ustawa. Ona może trochę nudno brzmi, ale wierzcie mi, że politycznie rozgrzewa, bo ona jest tą, która zabiera kompetencje, wpływy, kasę z jednych resortów i przenosi do drugich. No i kilku rozmówców w rządzie powiedziało mi, że nazwa, nazywają to tak roboczo walkę o wodór. To brzmi tajemniczo, ale za tym się naprawdę ciekawe rzeczy kryją. Cała sprawa dotyczy ministry Henning-Kloski, bo to z jej resortu, czyli z resortu klimatu, do resortu przemysłu, który nowy powstał, do ministry Czarneckiej przechodzi cała energetyka. Czyli potężny dział, czyli kwestie, oczywiście kopalni, ale kwestie niekonwencjonalnych źródeł energii, kwestie atomu, kwestie właśnie wodoru. Ten projekt ustawy powstał już jakiś czas temu, na początku, to, to był styczeń, tworzył go minister Berek, no i kiedy teraz on trafił na rząd, nagle na tym rządzie odezwała się pani ministra i powiedziała, no, że ona w sumie się nie godzi, bo ona ten wodór to by chciała jednak u siebie i tam jeszcze parę innych kwestii, no bo też trzeba powiedzieć, że za tym idzie potężna kasa, bo to jest kasa z Unii, która będzie wydawana na te różne, na te różne kwestie. Co ciekawe, tego rządu nie prowadził Tusk, tylko prowadził Kośniak-Kamysz, bo Tusk był wtedy w Waszyngtonie. No i Berek mówi, no ale pani nie zgłaszała uwag na... Był cały dzień konferencja, gdzie można było się włączać zdalnie, osobiście konsultować, uwagi zgłaszać. Inni ministrowie, którzy zyskują na tej ustawie, jak na przykład wiem, ministra Kotula, do której dużo rzeczy przechodzi, Gawkowski, tam też są kwestie dotyczące infrastruktury i rozwoju, mówią, no, jakby, no, nie blokuj o tydzień, czy, czy nawet dwa tego projektu, bo on jest ważny, my na niego czekamy. Ja tutaj potrzebuję, a poza tym właśnie nie zgłaszałaś uwag. Projekt przeszedł przez rząd. No ale sprawa wróciła, kiedy wrócił na rząd Tusk. No bo znowu Henning Kloska tam podniosła muskuły, prężyła, że jednak może ona by tutaj e, chciała, żeby, żeby tutaj u niej to zostało. E, podnosiła uwagi kilka razy, Tusk no, już takim, że tak powiem, wyrazem twarzy nie, 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 nie się na sprzeciw powiedział, Wiecimia, sprawa fiona. No, właśnie, teraz ta, ten projekt trafił do Sejmu. Wiem, że ta awantura ma się przenieść na Sejm, albo przynajmniej ma się przenieść na poziom Tusk-Hołownia, żeby to dogadać i żeby powiedzieć, no, jakby to jest już dogadane, tak to będzie podzielone i tutaj nie ma zmian. No tak, znaczy to jest ym, problem, z, wydaje mi się, z ministrami, czy też z pa, paniami ministrami y, z trzeciej drogi, które. Ym, mają jakieś komunikacyjne... Problemy? Właśnie nie wiem, czy problemy. Bym powiedziała, że postawiły sobie za cel, żeby prowokować. I to jest zarówno kloska jak i Pełczyńska-Nałęcz. Niektórzy ministrowie mówią, że grają Tuskowi na nerwach. Że po prostu są dosyć agresywne, że prowadzą mało koncyliacyjny sposób... Dyskusje na rządzie i bardziej właśnie są nastawione na to, żeby, tak jak powiedziałam, prowokować, kąsać, sadzać kij w mowisko, co generalnie może jest i dobre, no bo na tym polega rząd, tak że tam się boksują, ale to nie jest ostatecznie konstruktywne. A tu pod tym względem jest bardzo cięty i on chce, możemy się kłócić, spierać, tylko na końcu musimy mieć jakąś decyzję. Nie chodzi o to, żebyśmy wyszli z tego pokoju bez rozwiązania. I No i tutaj Czemu chyba jest w tej tarcie. sytuacji wiem, że nawet minister Berek, który odpowiada za te wszystkie no, rządowe, legislacyjne kwestie, on po prostu aż się fizycznie za głowę łapał, no kiedy. No, gdzie ty byłaś kobietą przez te tygodnie? Jak mogłaś zgłaszać te uwagi? A to jest gotowy projekt i o czym my w ogóle rozmawiamy? To ma przejść, ja, To jest nie pierwszy raz, kiedy. No um, i właśnie. I tutaj ciekawe, ministra cię, ma... jak, jak, ona, jak, jak Donald Tusk, który mówił o, o zmianach w rządzie i o rekonstrukcji, <g> <g> będzie, nie miał na myśli właśnie tej ministry. E, no, teraz dołączy do nas gościni Agnieszka Kłopotek, właśnie z trzeciej drogi, więc ją może też zapytamy o to, czy tam coś w trawie piszczy. E, także zapraszamy na kolejną część. Wasza posłanka, która siedzi tam, pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, jeżeli przekręciłam nazwisko, przepraszam, powiedziała, cytuję, w stosunku do pani poseł Felix: Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła. To powiedziała pani poseł, i mam na to świadków. To jest skandal. Ja chcę przypomnieć, że to kobiety tak naprawdę wygrały te wybory. I my y, obiecywaliśmy kobietom naprawdę dużo i obiecywaliśmy, że będziemy spełniać ich postulaty. Tym, że przyjmiemy ustawę o in vitro, spłacamy dług zaciągnięty wobec kobiet, które nam zaufały. Czyli pani y, zgodziłaby się na ten zapis, że aborcja do 12 tygodnia ja bym, jest możliwa? Y, ja bym chciała najpierw usiąść na spokojnie nad tymi wszystkimi projektami, bo jeszcze do końca ich nie znam. Nie ukrywam, jest tyle innych dynamicznych rzeczy do zrobienia, że nie usiadłam dokładnie nad tymi projektami, ale jestem y, gotowa na to przede wszystkim na Kryminalizacji. Naszą rozmówczynią jest dzisiaj Agnieszka Kłopotek, PSL, w tej kadencji po raz pierwszy w Sejmowych ławach. Dzień dobry. Pani poseł, na początek trzy krótkie pytania i chcę, żeby one dotyczyły tej jednej sprawy, od, którego, od której zaczęliśmy to nagranie. Czy słowa, jakbym miała taką matkę, to bym się zabiła z ust polityczki PiSu, padły? Oczywiście, że padły. Padły na sali Sejmowej? Na sali Sejmowej.